Dzisiaj moją gościnią jest Magda Mojsiejuk, artystka i projektantka działająca na styku różnych dyscyplin, łącząca rzemiosło i nowe technologie, namysł nad kondycją człowieka i materii, różnej materii, różnych gatunków, ale działająca pod szyldem jednak projektowania, bo to, co robisz, jest bardzo interdyscyplinarne, ale jednak pierwszym określeniem twoim jest miano projektantki. Powiedz, jak doszłaś do tego punktu, w którym właśnie łączysz wiele tych dyscyplin? Znaczy, na pewno jestem projektantem i to też z tego względu, że jest to taka moja, to są takie moje okulary, przez które patrzę. Czyli jeśli nawet pracuję z różnymi dziedzinami czy z różnymi biznesami, to tym podstawowym moim językiem po prostu jest projektowanie. Dlatego ta projektantka jest na pierwszym miejscu, jak mówię o sobie. Jak doszłam do tego miejsca? Jakby od zawsze interesowało mnie bardzo dużo rzeczy i to jest ten trochę problem też, tak? Czyli jak łączyć, czasami trudno się na jednej rzeczy skupić i między innymi dlatego wybrałam też projektowanie, że taką miałam wizję tego zawodu, że to jest, że pozwala eksplorować. I już czasem się musisz nauczyć o projektowaniu, o tym, jak łączyć ze sobą drewno i metal, a w następnym miesiącu musisz się nauczyć, jak się wtryskuje plastik, a później musisz się nauczyć, jak się dotyka różne przedmioty albo jak się pracuje z osobami niewidomymi. Całe spektrum możliwości. Bo to też jest tak naprawdę twój wybór, prawda? Że pracujesz w różnych obszarach, bo przecież w samym projektowaniu można się wyspecjalizować. Nawiązuję tutaj do tego, że niewiele osób w takim powszechnym ujęciu rozumie design dokładnie tak, jak to opisałaś. Raczej myślimy, że jest to projektowanie obiektów, tak? Na przykład ładnych mebli, pięknych krzeseł, drogich, trochę dziwnych, może czasami obiektów. W Polsce funkcjonuje takie słowo, które na mnie działa jak płachta na byka, że coś jest designerskie, czyli raczej dziwne, drogie i nie do końca funkcjonalne. W zasadzie to, co robisz, temu zaprzecza. Chyba ja też pozwoliłam sobie na eksplorowanie jakichś różnych rzeczy, które nazywamy designerskie i czasem to jest bardzo ciekawe. Właśnie te rzeczy, które nazywamy designerskie, są jakby bardziej eksploracją projektanta. W sensie, że wynikają z jego ciekawości. Ja mam takie przynajmniej odczucie często. Mhm. Albo projektanci sobie stawiają jakieś kolejne granice do przekraczania. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast też dochodzi do tego jakiegoś takiego momentu, chyba każdy projektant, że chce zobaczyć swoje rzeczy w kontekście, żeby one były dotykane, używane. Ja też przeszłam przez różne studia projektowe, współpracowałam z różnymi też producentami, natomiast więc to, co mnie jakby najbardziej interesuje, to jest ta eksploracja i dlatego też pracuję jakby z innowacją. Dlatego, że tam jest dużo nieodkrytego, że trochę nie wiadomo, że można poeksperymentować, że nie ma tam utartych ścieżek, więc właśnie nie ma jeszcze, że tutaj trzeba wkręcić śrubkę i można pracować wtedy z różnymi materiami, też nie tylko materiami jako tworzywem czy materiałem takim fizycznym, tylko można pracować z kodem albo z wizją, tylko pomysłem. Mhm. I to jest to, co chyba jakby mnie najbardziej interesuje. Dlatego też ja pracowałam też jako scenograf, uwielbiam filmy, fascynuje mnie film.
opowiadanie historii, tworzenie światów i właśnie to jest też, myślę, to, co pozwoliło mi teraz pracować w tworzeniu tych wizji przeszłości. I dzięki temu, że posługuję się różnymi tymi językami, czyli że mam doświadczenie ze scenografii, mam doświadczenie z projektowania, mam doświadczenie też jednak właśnie z taką pracą z ludźmi z biznesu, to mogę się przemieszczać między tymi światami. Bo właśnie, przypomnijmy, bo tak, padło kilka kluczowych słów. Na pewno chcę cię zapytać o to, co znaczy innowacja, bo to słowo, trochę praca projektanta, dokładnie, praca projektanta, projektantki to jest... Mówi się, że właśnie praca na znaczeniach, na kontekście, tak? Że właśnie pogłębiamy znaczenia, czy nadajemy nowe znaczenia obiektom, czy przedmiotom, czy zjawiskom. A co znaczy w takim razie innowacja? Trochę w Polsce się utarło. Pytam cię cały czas o jakby konfrontację z polskimi znaczeniami, bo ty żyjesz i pracujesz za granicą już od jakiegoś czasu, więc masz też inne spojrzenie z dystansu, a jednocześnie pracujesz tak naprawdę międzynarodowo. Bo właśnie, tutaj powiedzmy sobie porządkowo, żyjesz i pracujesz w Barcelonie, przepięknym mieście. Dużą część, tak. Natomiast, no właśnie, czym jest ta innowacja? Bo trochę mam wrażenie, że spłyciła je troszeczkę rzeczywistość Unii Europejskiej i przeróżnych dotacji w Polsce. Natomiast w świecie projektowym, czym jest ta innowacja? Trochę takim złotym graalem? Może jeszcze inaczej. Ja powiem, ja właśnie pracowałam w Polsce, też odbyłam na przykład staż w Studio Ganszyniec, który jest takim bardzo typowe to jest takie słowo, które brzmi źle, ale to jest takie klasyczne studio zajmujące się pięknymi rzeczami użytecznymi albo produkowanymi masowo. Znaczy Maja ma też własny brand, który zajmuje się projektowaniem na mniejszą skalę z polskich materiałów. Nurt. Czyli jednak meble są. Więc tak, ja chciałam zobaczyć, dlatego też jakby odpowiada mi język. Uważam, że jest po prostu piękny to, co Maja projektuje, ale też to, że pracuję dla IKEA, jak właśnie projektant. No to jest taka marka, która jakby demokratyczny design, cały proces projektowania. Byłam bardzo ciekawa, jak to jest pracować dla IKEA. Jak? Ja byłam malusieńkim trybikiem, jakby pamiętam, ale ciekawie, znaczy jest to ciekawie. Jest to na pewno takie też, jak patrzysz na to, jak projektują projektanci, to oni faktycznie myślą o tym, że ile odpadu to przekłada się na tony odpadu, tak? Że to nie, to, że to jest ta skala po prostu robi na tobie niesamowite wrażenie. I trzeba rzeczywiście tutaj to zrównoważone projektowanie windować na bardzo wysokie rejestry, prawda? Oczywiście. Znaczy jest też oczywiście, wiesz, mnóstwo rzeczy z tych, które sobie ja wyobrażam inaczej, działają inaczej, ale też pozwoliło mi tak personalnie jakby odkryć, że chyba jednak no, nie mebel i nieładne przedmioty są w tym, co ja najbardziej lubię. Znaczy, co mnie interesuje w projektowaniu. W takim bardzo podstawowym wymiarze, to znaczy, że nie jest moją pasją na przykład dowiadywanie się, jakie są szwy w kanapie. Są ludzie, którzy są w tym świetni, ich to fascynuje, akurat mnie nie. W tym czasie też właśnie połączyłam moją pasję scenografii z moimi przyjaciółkami, które prowadzą teraz już 3 lokale gastronomiczne w Warszawie. Zaczęłyśmy robić warsztaty i wydarzenia na temat przyszłości jedzenia. Więc interesowałam się już przyszłością jedzenia. Bardzo wiele ludzi słyszało tak, że czy będziemy jeść owady.
czy czego nam, jeśli nie zmienimy naszych, jeśli nie zmienimy niczego w tym, jak żyjemy, to okaże się, że zmieni się i tak to, jak żyjemy, bo zacznie nam brakować tysięcy produktów. I natomiast same wykłady, jeśli chodzi na przykład o jedzenie, wydawały nam się potwornie nieciekawą formą rozmowy na ten temat. I więc takie właśnie wydarzenie, w którym my możemy przeprowadzić ludzi przez i pozytywny, i negatywny scenariusz, i pozytywny scenariusz, czyli którym mogą dotknąć tej przyszłości, posmakować jej, powąchać, to jest dużo ciekawsze i bardziej zapamiętywalne. Także do dzisiaj ludzie, jak mnie spotykają, czasami to wspominają, to nasze pierwsze wydarzenie, mówią, strasznie mi zapadło w pamięć to, że nie będzie kawy. Tak? Że przeraziło mnie to. I to jest to, o co nam trochę chodziło. I to było bardzo właśnie takie ciekawe. Miałyśmy okazję też później na Festiwalu Przemiany zrobić takie kawiarnie, w których też nasz to jedzenie, my się bardzo staramy właśnie, żeby to było pięknie podane, natomiast ceny były takie bardzo przystępne, czyli żeby każdy mógł mieć doświadczenie praktycznie jak z restauracji. No, nie będę mówić gwiazdki Michelin, bo bez przesady, ale z takiego fine dining, pokazałam w cudzysłowiu. Natomiast, żeby to było w cenie przystępnej. Żeby każdy mógł spróbować, jakby otworzyć się i naprawdę spróbować świerszczy, albo meduzy, albo kombuczy. To też jest tak, że wydaje nam się już, że wszyscy rozumieją. No te parę lat temu, jak myśmy to robiły, 4, to jeszcze nie, tak nie było. I zajmowanie się tą przyszłością jedzenia, też School of Form wpłynęło bardzo na to, jak ja rozumiem innowacje. Bo mieliśmy dostępne roboty, już całe, to też teraz wszyscy już wiedzą, że jest druk 3D, laser, plotery. To nie było też takie oczywiste. Cały park maszynowy. Cały tak? Park maszynowy. I też podejście, jakie jest School of Form. To, że to nie jest tylko, że masz dostęp do tych technologii, tylko, że możesz z nimi eksperymentować. I szukać tych jakiegoś ciekawego podejścia, albo jest mnóstwo miejsca na to, żeby robić błędy. I ten błąd jest też ciekawy, jakby ciekawy dla projektanta. Jest etapem w procesie. To jest bardzo niepopularne, niestety, a bardzo potrzebne w edukacji, właśnie popełniać błędy. W zasadzie ja tak sobie myślę, też pracując ze studentami, że powinniśmy zmienić definicję błędu na coś innego. W ogóle jest tak, ja myślę, że to jest nieodpowiednie słowo. Tak, bo błąd bardzo już sugeruje coś negatywnego i porażkę, natomiast jest to absolutnie niezbędny etap. Jako projektanci, projektantki nieustannie coś testujemy, sprawdzamy. Właśnie wydaje mi się, że eksperyment to jest takie słowo, tak, które jest... Tak. I jakby, że sugeruje ciekawość, i nie wiadomo, jakie będą rezultaty. I już w słowie eksperyment jest zawarte to, że może się okazać totalną klapą, jakby przywodzi też na myśl wybuchające chemiczne laboratorium. Jest ten ferment i ta ciekawość w tym eksperymencie. Błąd już jest jakimś zamknięciem. Postulujemy więcej błędów, więcej tak. Eksperymentów i więcej tak. Błędów. I redefinicję słownika. Tak. To jest też projektowanie języka, to jest też bardzo ciekawa sfera. Ale wracając do tych waszych serii doświadczeń. Tak. Właśnie. Chciałam się ciebie zapytać, czym jest projektowanie doświadczeń? W zasadzie pięknie to opisałaś, to co zrobiłyście kolektywnie, dając ludziom, odbiorcom coś, co znają, czyli format restauracji, jedzenia, które się kupuje, bo to znamy współcześnie, a to też wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Kiedyś na taką skalę nie kupowaliśmy jedzenia, tylko po prostu je hodowaliśmy. A z drugiej strony przemyciłyście poprzez odwołanie się do zmysłów i do reakcji ciała, bardzo też emocjonalnych,
bo założę się, że wszyscy jesteśmy związani mocno z kawą, emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Więc taka wizja, że ma jej niebyt, rzeczywiście na nasze zmysły oddziaływuje. To jest ten obszar, który ciebie bardzo kręci, projektowanie doświadczeń. Teraz się określa jako projektowanie doświadczeń, ale projektowanie czegokolwiek jest już projektowaniem doświadczenia. I to jakby świadomość tego, że wszystko jest zaprojektowane, powoduje to, że możemy inaczej o tym myśleć. Jedzenie właśnie mnie fascynuje, bo jest czymś, czego nie... wszyscy musimy jeść, wszyscy jemy, wywołuje w nas silne emocje, wywołuje jakby zapachy, przywołują jakby najwcześniejsze wspomnienia albo bliskich. I jednocześnie właśnie jest tam tyle zmysłów, które są prezentacja, znaczy wygląd, faktury. Myśmy też na przykład umieszczały grzyby na grzybniach rosnące, tak, bo wiele ludzi nie ma pojęcia, jak wygląda grzybnia, trawę. Tak jakby, żeby przybliżyć ludziom kontekst zawsze jedzenia. Też zapraszałyśmy różnych artystów, ponieważ my rozmawiamy też o przyszłości, zawsze staramy się, żeby tam był jakiś element technologii. Żyjemy w technologicznym świecie, więc zastosowałyśmy rozszerzoną rzeczywistość. Zapraszałyśmy też artystkę Leylę Sewle, która ma takie doświadczenie gastrofizyczne, czyli to, na co patrzysz, zmienia twoją percepcję smaku. Czy my to zaprojektujemy, czy nie, to otoczenie i wszystko na siebie nawzajem wpływa, więc dobrze jest o tym myśleć, żeby faktycznie ludzie doświadczyli tego, co my chcemy przekazać. A mówisz my. My, czyli my. Kto? Pracujesz w kolektywach. Tak. Wymień je, proszę. Moją działalność związaną z jedzeniem i przyszłością jedzenia prowadzimy pod szyldem Studio Prognoza. Robimy to razem z Katarzyną Zbikowską i Sylwią Zarębską. Dziewczyny są właścicielkami Baru Pacyfik w Warszawie, Palomy nad Wisłą, Palomy Inn. Już prężnie działają na tym polu. Z Kasią się znam jeszcze z liceum. Ja też pracowałam w ich pierwszym food trucku. Czyli od zmywaka. Od zmywaka, to tak, dokładnie. Przyszłości. Tak, po prognozy przyszłości. Ale to też jest bardzo ciekawe i intrygujące w zawodzie projektanta, że nigdy nie wiesz, co cię spotka. I rzeczywiście trzeba ubrudzić ręce, aktywnie ciało nastawiać do doświadczeń, prawda? Cały czas mieć oczy i uszy otwarte, kształcić tą ciekawość, ale dużo jest też pracy rękoma. Jak pracujesz rękoma nad przyszłością? Jak ją formować rękoma? Prawda, trochę mniej pracuję obecnie. Też myślę, że pandemia trochę na to wpłynęła. Już bardzo dużo pracujemy przez narzędzia zdalne. Miro i tak dalej. Natomiast właśnie drugie moje miejsce pracy, czyli Futurity Systems w Barcelonie. My zajmujemy się właśnie wyobrażaniem przyszłości. Trochę wymuszamy na wielkich firmach, żeby oni sobie zdawali sprawę z tego, że muszą sobie wyobrażać tę przyszłość. Natomiast też prototypujemy. W projektowaniu przyszłości bardzo często takie prototypy nazywa się też artefaktami, dlatego że to są przedmioty z przyszłości. Artefakt jest takim też słowem z archeologii. Właśnie takie obiekty. Jakby takim sztucznym obiektem troszeczkę.
czy sztucznym, nie uczestniczący aktywnie w naszym życiu, czyli albo jest z przeszłości, albo z przyszłości. I więc właśnie prototypujemy tę przyszłość też w fizycznym takim znaczeniu. Na przykład robimy Electronic Popsicle, to się nazywa takie narzędzie do tego, które po prostu delikatnie prądem razi twój język i ponieważ nasze ciało jest zasilone, jakby działa też na prąd, to wywołuje uczucie smaku. Na przykład coś takiego, jakby wiele ludzi, zwłaszcza w wielkich biznesach, idzie na, uczestniczy w wielu konferencjach, trend briefingach i tym podobnych wydarzeniach, więc po raz kolejny te prototypy pozwalają ludziom doświadczyć więcej niż kolejny PowerPoint, niż kolejne slajdy. I oddziaływanie tylko i wyłącznie wzrokowe i takie intelektualne. I na przykład mamy też Vape Hall, który to jest mgiełka alkoholu, którą możesz sobie... Nie nudzisz się w pracy. Nie nudzę się w pracy, zdecydowanie nie nudzę się w pracy. Nie ma czegoś takiego jak nudę, też dlatego właśnie to mnie fascynuje. Ja się lubię uczyć, oczywiście czasem jest to bolesne, natomiast lubię się uczyć i nie wiem, czy wszyscy tak mają, czy nie, bo jestem tylko, mogę być tylko w sobie i mogę być tylko sobą oczywiście. Interesuje mnie dużo rzeczy i tak, i bardzo mnie cieszy to, że mam szansę przyjść do pracy i powiedzieć do mojego szefa, czy możemy zrobić jedzenie ze strukturalnym kolorem, a mój szef natychmiast mówi, zamawiam. Zamawiam, żebyśmy mogli, tak. Narzędzia do robienia. Więc na przykład mamy też czekoladę z holograficznym kolorem, czyli wylewamy ją na taką folię, która przenosi się na czekoladę i powoduje to na czekoladzie efekt takiego hologramu, to znaczy, że ona się mieni kolorami. Do niej też dodajemy różne inne substancje, bo to też wydaje mi się niesamowicie ciekawe. Na przykład dodajemy galantaminę, która jest taką substancją, o której mówi się, że działa na śnienie na jawie. Robimy też dużo takich właśnie tego, co nas samych interesuje, dlatego że pracujemy z wielkimi korporacjami, wszystko jest objęte tajemnicą, ponieważ pracujemy nad długimi horyzontami czasowymi, to te tajemnice są dalej długo rozwleczone, tak? W sensie, że to 10 lat, 15 lat. Czyli nam tutaj troszeczkę zdradzasz. Ja tu tak mruczę, oblizuję się, bo to, co opowiadasz, rzeczywiście trafia do moich zmysłów natychmiastowo i sobie też wyobrażam, ślinkami cieknie różne doznania wywoływane przez te faktury, kolory, zapachy. To takie synestetyczne są skrzyżowania, bo synestezja tutaj, powiedzmy, to jest właśnie współwystępowanie kilku bodźców zmysłowych, kiedy na przykład słyszymy barwnie, tak? Albo kolory nam się wydają, że smakują, na przykład, tak? Czyli właśnie współwystępowanie. Chciałam się właśnie ciebie zapytać o to, bo tak, macie takie właśnie taki lab eksperymentalny, skupiony wokół zmysłów i jedzenia. Ale właśnie, po co? Jak to się przekłada na rzeczywistość? I też po co projektować przyszłość? Czy nie projektuje się dla teraźniejszości, jak zwykliśmy myśleć? Więc nigdy nie projektujemy dla przyszłości. Znaczy dla teraźniejszości. Tak. W momencie, w którym twój produkt pojawi się na rynku,
już jest, znaczy to jest przyszłość. Mhm. Nigdy nie projektujesz, bo to nie, nic nie pojawia się natychmiast, więc nigdy nie projektujesz dla teraźniejszości. Operuje się tylko w różnych skalach czasu. I co więcej, a dlaczego musimy tak myśleć? Bo to jest nawet takie, tak się mówi, tak, że przyszłość, ona się i tak pojawi. Przyszłość jest teraz, tylko nie jest należycie rozdystrybuowana. To jest jeszcze kolejne, tak, to dotyczące bardziej technologii. Natomiast przyszłość pojawi się, czy tego chcesz, czy nie, czy będziesz o niej myśleć, czy nie, więc ważne jest to, żebyśmy mieli na nią wpływ. A żeby mieć na nią wpływ, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nadchodzi, że co się dzieje już wokół nas, jakie trendy, ale też tendencje, technologie, wszystko, co na nas oddziałuje na różnych etapach. Więc właśnie, żebyśmy mogli aktywnie kształtować naszą przyszłość, żeby nie być pasywnym w tym i być tylko podatnym na to, co się wydarzy bez naszego udziału. Mhm. Jeśli nie mamy wpływu na to, to poddajemy się wtedy takim instytucjom jak Facebook czy Google. Oni sobie wyobrażają i aktywnie działają na to, żeby budować naszą przyszłość. Oj tak, bardzo zagospodarowują naszą uwagę, dane, różne, nie tylko miękkie, ale i bardzo twarde obszary. Czyli to jest taka gimnastyka dla wyobraźni i też ćwiczenie się w takiej sprawczości. Tak, zdecydowanie. Obie z tych rzeczy. A jak, powiedz, co się przekłada na rzeczywistość? Coś, co właśnie abstrakcyjnie sobie tworzycie w labie, eksperymentujecie. Jasne, mówiłaś o tych horyzontach czasowych, ale i też nie oczekuję detali, bo wiemy, że tutaj wiąże ciebie tajemnica zawodowa, po prostu etyka. Ale jak wygląda taki proces tych przekładania się takich prognoz, jakby testów, eksperymentów na rzeczywistość taką, w której możemy my doświadczyć jako odbiorcy, odbiorczynie świata? Znaczy my pracujemy w naszej własnej metodologii, która się nazywa Synthesizing Futures. I takim podstawowym jej najważniejszym krokiem jest coś, co się nazywa futurescaping. To jest akurat to nie jest tylko nasza metodologia i futures wheel, to jest ogólnie, nie znam, przepraszam, polskich nazw. Polega to na tym, że zastanawiasz się nad różnymi zmianami i myślisz o ich konsekwencjach. I konsekwencje są i pozytywne, i negatywne, i neutralne. Bardzo łatwo jest wyobrazić sobie ten pierwszy poziom tych konsekwencji, natomiast to ten kolejny krok, czyli wyobrażenie sobie, jakie konsekwencje będą mieć te konsekwencje, jest w tym, co się pojawia. I więc jakie to ma przełożenie? Takie, że firmy, ale też pracujemy na przykład teraz dla rządu Hiszpanii, myśląc o wprowadzaniu różnych innowacji, od razu myślą nad tymi kolejnymi krokami i konsekwencjami. Czyli od razu możemy zaprojektować funkcje, a możemy od razu budować tak systemy, żeby przeciwdziałać tym konsekwencjom, których nie chcemy lub wspierać te właśnie, które sobie wyobrażamy, które chcemy, które chcielibyśmy uwidocznić. Dlatego tak ważne jest, to też trochę uchylisz rąbkę tajemnicy swojej metodologii podczas festiwalu, prowadząc warsztaty i zapewne też te rezultaty pojawią się w sieci. Potem będą troszeczkę żyły z nami, bo czekają nas warsztaty tworzenia
kolektywnego zina o dobrej przyszłości. I tutaj zaznaczałaś od razu, i w tym jesteśmy bardzo zgodne, że potrzebujemy wyobrażać sobie dobrą przyszłość, bo tymi dystopiami, katastrofami jesteśmy już trochę zmęczeni, ale to te dobre wizje właśnie prowadzą nas do tej sprawczości. To jest tak, no jesteśmy otoczeni i to te wszystkie jakby filmy, które oglądamy, one najczęściej są o dystopiach. Jesteśmy otoczeni i to są najczęściej też technologiczne wizje katastrofalne. I też łatwo w Polsce, myślę, jest nam wyobrażać sobie, jesteśmy bardzo dobrze w wyobrażeniu sobie czarnych scenariuszy. Też jakby pesymizm, tak, jest naszą tutaj cechą narodową. Ja absolutnie się w to wpisuję i dlatego właśnie jest tak ważne, żeby spędzać czas na myśleniu o tym, co by znaczyło, żeby dla nas było lepiej. Co możemy zrobić, jak to sobie wyobrażamy, jakie mamy wartości wspólne, co byśmy chcieli pielęgnować. I nawet jeśli te nasze wizje dobrego życia wydają nam się trochę naiwne, a tak często jakby się o tym mówi, to warto jest, żebyśmy o tym rozmawiali i aktywnie budowali. Jest też to określenie, które właśnie protopia, czyli to jest trochę lepsza rzeczywistość. Nie jest to utopia. Nie jest utopia. Która jest to nie jest globalna wizja, jak będzie pięknie. Jakąś dozą naiwności. Protopia, czyli właśnie taki dobrostan. Taki dobrostan. I tutaj mamy właśnie, chwytamy ten dobrostan, chwytamy ten wspólny mianownik. Nie bez powodu. I tu się zacięłam. Chwytamy dobrostan. Hasłami dużych festiwali projektowych właśnie są dobrostan, spotykamy się w Poznaniu, ale są jakby to dobre życie jest odmieniane przez różne przypadki ostatnimi czasy, zwłaszcza po pandemii. Czym dla ciebie jest dobrostan? Też poprosił mnie festiwal o jedno zdanie. I ja odpowiedziałam, że dla mnie jest to równowaga między pasją a spokojem. I wydaje mi się, że to jest tak, że mnie w życiu napędza pasja, ale za dużo pasji prowadzi do zmęczenia, wypalenia. Podobnie jest z miłością, tak? Za dużo pasji to też niezdrowo dla związku. Więc dla mnie to jest właśnie to oznacza równowagę. O co wcale nie jest łatwo. Wydaje mi się to jednym z najtrudniejszych zagadnień, zwłaszcza dbaniem właśnie o własny dobrostan. Więc jeść, spać, spełniać swoje jakby podstawowe fizjologiczne potrzeby na równi z realizacją w pracy, w przyjaźniach i w każdej sferze życia. A siedzimy dzisiaj w palmiarni i w jakiś sposób wydaje mi się ona metaforą właśnie tej pasji, którą powiedzmy jest takie dążenie nawet cywilizacyjne, prawda, człowieka do rozwoju, rozbudowa, ekspansja, eksploracja, innowacja. Ciekawość. Dokładnie, ciekawość. Ale z drugiej strony potrzebujemy to często zbalansować i stworzyć sobie oazę, bo przecież palmiarnia, a jesteśmy w poznańskiej palmiarni, czyli jednej z największych palmiarni, jeśli nie największych w Europie, z ponad stuletnią tradycją, to jest sztuczna, naturalna enklawa. Jak zresztą sama to powiedziałaś, wybierając to miejsce na przestrzeń i sesji zdjęciowej, i naszej rozmowy. Właśnie, dlaczego palmiarnia? I właśnie, siedząc tutaj, mamy oczywiście cudowny pogłos, bo jesteśmy w ogromnej szklarni wypełnionej
przepięknymi okazami z kaktusów i sukulentów. Akurat jesteśmy właśnie w tej sekcji. Amerykańskie sukulenty. Amerykańskich sukulentów, bo mamy różne strefy klimatyczne, ale docierają do nas odgłosy miasta, co było pewnie słychać przed chwilą. Słyszymy kroki, dzieje się tutaj życie, zresztą jesteśmy w dzień dość powszedni i od rana tutaj się dzieje. Dlaczego tu jesteśmy? Co ta palmiarnia jeszcze tobie mówi? Czy jest to fascynujące miejsce? Miejsce, w którym można spotkać rośliny, które spotykamy normalnie na parapecie, czy hodujemy w domach, w doniczkach. One tutaj występują w zupełnie innej skali i robi to niesamowite wrażenie. Właśnie w centrum miasta można się poruszać między różnymi klimatami. Inaczej się dźwięk roznosi. W sali tutaj obok jest też wodospad i ryby. I też właśnie jak studiowałam w School of Form, które wtedy było w Poznaniu, przychodziłam tutaj dla wytchnienia, popatrzeć na zielone i móc poddychać trochę inną atmosferą. Ja uwielbiam palmiarnię pełną egzotycznych roślin, zwłaszcza podczas mroźnej zimy. I wtedy rzeczywiście czuć bardzo tę enklawę. To co? Wyjdziemy na zewnątrz? Sprawdzimy, jak jest na zewnątrz tej enklawy. No jesteśmy na zewnątrz tej enklawy. Ale nadal jest przyjemnie. Magda. Dzieci intuicyjnie czują, co jest dla nich dobre i robią rzeczy, które właśnie sprawiają, że są w dobrym stanie. Co ty robiłaś jako dziesięciolatka? Bardzo dużo czytałam, ale też miałam szczęście w nieszczęściu. Chodziłam do szkoły muzycznej bardzo dużo czasu, więc czekaliśmy na nasze zajęcia muzyczne. Natomiast mieliśmy to szczęście właśnie, że w tym czasie mogliśmy albo grać w piłkarzyki, albo biegać po boisku, chodzić po drzewach i po prostu się bawić. Więc to robiłam, jak miałam 10 lat. Czyli zmienność, ciekawość i eksploracja świata. tak. A teraz wydaje się, że zmieniłaś tylko narzędzia. Albo dodajesz sobie kolejnych. Dodaję sobie kolejne. Myślę, że tak. A będąc przy narzędziach... Nie czytam niestety. Trzeba na to rzeczywiście sobie wykrajać, tworzyć wyspy dobrostanu, tak jak też zmapowaliśmy je w poprzednich rozmowach. Ale będąc przy narzędziach, chciałabym poruszyć wątek twojego projektu Garden Fit, czyli narzędzi ogrodniczych do uprawiania właśnie fitnessu ogrodniczego. Skąd się wziął ten pomysł? Narzędzia są tylko jedną z właśnie form przekazu. Pomysł wziął się z tego, jakby właśnie, że interesuje się jedzeniem, więc próbowałam znaleźć taki jakiś problem, będąc w szkole w Barcelonie. I im głębiej grzebałam właśnie w tym, jak jest nasze jedzenie produkowane, jest to absurdalne, jaki mamy problem z rolnictwem, jaki mamy problem z przewożeniem, z pakowaniem, z wyrzucaniem, z marnotrawstwem, to tym większą depresję wpadałam. Ale... Dziękujemy bardzo. Właśnie my dzisiaj non-stop pijemy, jemy, rozmawiamy, kręcimy, fotografujemy. Stworzyłyśmy sobie taką wyspę dobrostanu. Natomiast ja też właśnie jako wychowywałam się w dużym mieście. Miałam niedużo doświadczeń z tym, jak z kolei jedzenie jest hodowane.
W szkoła, do której uczęszczają w Barcelonie AJAK, ma też coś, co się nazywa Zielony Kampus. I tam miałam możliwość chodzić i hodować roślinki. Co sobotę grupą właśnie hodowaliśmy warzywa, owoce. Też instruktor, jeden z nich, powiedział mi, że jest coś takiego, co się nazywa part-time farmer. Czyli, że jakby rolnik na pół etatu. I było to dla mnie niesamowicie ciekawe, że właśnie w świecie, w którym ważne jest dla nas określanie tożsamości, jakby nie musisz być w pełni rolnikiem. Możesz być rolnikiem na pół etatu. Czyli możesz pojechać na Mazury i hodować marchewki, jak bardzo wiele ludzi ma taką fantazję. I też zdać sobie sprawę z tego, jak to ciężka jest fizycznie praca. I ta fizyczność jest też tym, co... To jest taki trochę manifest też o tym, jak nasza kultura traktuje fizyczność. Czyli ludzie, którzy hodują nasze jedzenie, są bardzo nisko w tej strukturze naszej społecznej, są źle opłacani, często traktuje się ich z pogardą, to są często imigranci, a ludzie, którzy tak jak ja czy ty, często pracują przed komputerem, są wyżej, nie dość, że wyżej w hierarchii społecznej, to ponieważ siedzimy cały dzień przed tym komputerem, później my płacimy, żeby wykonywać pracę, która jest bezużyteczna. Czyli chodzimy na siłownię. Czyli przepalamy jakby puste kalorie, które moglibyśmy przepalać, na przykład będąc part-time farmers. Na przykład, tak. Przypomina mi się tutaj moja mama, chociaż aktualnie jest bardziej full-time farmer, uprawiając właśnie ogródek, a tak naprawdę warzywnik całkiem spory i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, ale jeszcze pracując zawodowo, mieszkając w małym mieście, po prostu uprawiała działkę. I to by doskonale spełniało tę definicję właśnie tego... Absolutnie. Tej ogrodniczki po godzinach. Tak, więc po pierwsze, więc to, że my nie umiemy uprawiać jedzenia własnego, tak, że jesteśmy uzależnieni od tego całego systemu w większości, że nie zdajemy sobie sprawy, dlatego musimy kupować sezonownik, bo nie wiemy, kiedy co rośnie, jakie są warzywa w danym sezonie czy owoce, że straciliśmy po prostu kontakt z taką bardzo podstawową, z bardzo podstawową rzeczą. Kolejną rzeczą była też pandemia. Czyli ja w Barcelonie doświadczyłam tego totalnego lockdownu 3-miesięcznego. Mieliśmy wyznaczone godziny, w których mogliśmy wychodzić na zewnątrz i była też lista aktywności, które mogłeś wykonywać. Więc byłam zachęcana do tego, żeby pójść pobiegać, możesz iść na spacer, natomiast pójście do ogródka społecznościowego nie znajdowało się na takiej liście. Więc nie zostało uznane za ważną dla twojego zdrowia czynność. I wydało mi się to niesamowicie ciekawe, że kto i co decyduje o tym, co my uznajemy za ciekawą czynność, co i kto decyduje o tym, że my uważamy pewne właśnie za społecznie jakby wartościowe czynności. Dlaczego ludzie bardzo chętnie powiedzą o sobie, że są biegaczami, crossfiterami, joginami, a powiedzenie o sobie, że jesteś ogrodnikiem, no właśnie, no mój tata z dumą mówi, że jest działkowiczem. Nie winduje cię wysoko w hierarchii. Tak, nie napiszesz tego w twojej biografii na pierwszym miejscu. I jest mnóstwo też projektów i programów wspierających taki społeczny rozwój. One są bardzo często też kierowane do osób starszych. Tak się często właśnie myśli o tym, że ogrodnicy to są nasi rodzice, dziadkowie. No więc pytanie, dlaczego? Dlaczego nie kierowane jakby dzieci? Drugą stroną medalu są dzieci. Natomiast ludzie, którzy mają, że tak powiem, pieniądze, czy czas, czy właśnie te zasoby i jakby są aspirują do różnych modeli życia, są tą, do których są reklamy bardzo. Niekoniecznie brudzą się ziemią. No więc ja sobie pomyślałam, że
my pakujemy mnóstwo pieniędzy też w infrastrukturę sportową. Czy sobie o tym myślimy, czy nie? Że budujemy siłownie na zewnątrz też, które mają być bardziej ekologiczne, czy mają być bardziej otwarte, dostępne dla wszystkich. Natomiast to są przeniesione z siłowni wewnętrznych sprzęty dostosowane do warunków zewnętrznych. Co wydaje mi się paradoksem. Ale też budujemy ścieżki do biegania. Jakby nie mówię, że wszystko to jest złe. Natomiast mówię, że wydajemy na to bardzo dużo też pieniędzy, publicznych pieniędzy. A nie... A w bardzo małym stopniu jesteśmy zachęcani do tego. Też dlatego, że to kwestionuje... co jest publiczne, co jest prywatne. Czy możesz sobie sam posadzić na chodniku dynię, czy nie możesz? Są miejsca i są miejsca, które zachęcają do tego. Na przykład w Paryżu możesz wystąpić, możesz przejść szkolenie i dostać oficjalną licencję ogrodnika paryskiego, która po prostu, jak poznasz reguły, możesz hodować, co ci się podoba i gdzie ci się podoba. Z taką legitymacją na przykład podczas lockdownu, którego mam nadzieję nie doświadczymy, ale z taką legitymacją można by było się być może udać. Być może. Oczywiście troszeczkę ironizuję, ale w tym, co mówisz, jest bardzo dużo i intrygujących i też wywołujących różne emocje, spraw i zjawisk. Na pewno pewnym absurdem współczesnego życia jest to, że my rzeczywiście traktujemy aktywność fizyczną jako coś oderwanego od naszego codziennego bycia, bo nawet Fran Leibowitz, pisarka, intelektualistka, która jest ostatnia z pewnością do uprawiania ogródka, ale ma ponad 70 lat i mówi w dokumencie, którego jest bohaterką, że niegdyś sfera tak zwanego fitnessu w ogóle nie istniała, bo po prostu ludzie spędzali więcej czasu. Inny też był przekrój społeczny, inne zawody, które ludzie uprawiali, ale po prostu żyliśmy na zewnątrz, a teraz żyjemy wewnątrz. Więc tak, więc to jest jakby też fitness jest fascynującą dlatego dziedziną, czy też biznesem, przemysłem i ja postrzegam go jako też twórcę pragnień. Mm-hmm. To ile my pieniędzy wydajemy na buty sportowe, stroje sportowe, tysiące sprzętów różnego rodzaju, ale też ile ludzie poświęcają czasu na to, żeby się doedukować, żeby myśleć o tym, co i jak, jakie mają suplementy zakupić, wellness. To są gigantyczne przemysły. I to jest tak, że to na moją wyobraźnię też działa. Ja nie jestem poza tym, absolutnie. Że też mam na sobie w tym momencie buty Nike. I te przemysły stworzyły niesamowity język wizualny. Że my natychmiast rozpoznajemy, czy to jest reklama Nike. Nawet nie tylko wizualny. Just do it. Just do it. Tak. Który trafia wprost do naszego serca wręcz, bo apeluje mocno do emocji i do działania, takie call to action. Ale wiesz, pomyślałam też jeszcze o innym napięciu, które działa trochę w drugą stronę. To znaczy, ja wychowałam się, zresztą nie tylko ja, ale mamy... myślę, wiele wspólnego, tak zwane zawody kreatywne, czy ludzie właśnie wykonujący tak zwaną pracę przy komputerze. Pochodzimy, mamy rodziny tak zwane właśnie wiejskie, zresztą można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z małych wsi, czy z małych miasteczek. I ludzie ziemi, tak to kategoryzując, często też nie mają zrozumienia pracy intelektualnej, na czym ona polega. To znaczy, jesteśmy bardzo daleko od siebie i myślę sobie, że trzeba być może między innymi za pomocą projektów takich jak Garden Fit budować to wzajemne zrozumienie, bo Garden Fit jest nie tylko serią obiektów, czyli narzędzi ogrodniczych, które dodatkowo zawierają
ciężarki i są też odpowiednio wystylizowane właśnie w takim języku wizualnym współczesnych marek właśnie odzieżowych, streetwearowych czy sportowych, ale ma być też, czy jest częścią kampanii społecznej. Tak. Kampania i zdjęcia powstały wręcz przed tym, niż powstały narzędzia. I to było związane między innymi z tym, że ja byłam wciąż zamknięta. Natomiast, czyli w czasie lockdownu. Natomiast moi przyjaciele z różnych części Europy mieli jakby luźniejsze obostrzenia, więc zrobiliśmy rozdystrybuowaną sesję zdjęciową, w której ja ich jak w agencji reklamowej zbriefowałam, wysłałam im referencje i jak się mają ubrać i jak mają wyglądać zdjęcia, natomiast oni je wykonali sami. Więc było zaangażowanych w to już ponad 18 osób z 6-7 krajów i naprawdę zapraszam, strona gardenfit.live, można zobaczyć wszystkie te zdjęcia. To tak wyszło na lepiej niż jak gdybym tylko ja odpowiadała za te zdjęcia, są naprawdę super i też w związku z tym, że ja zgromadziłam jakoś więcej wiedzy, próbuję przemycać takie drobne informacje. Zresztą to się nazywa też infotainment, to jest tak, czyli informacja, która jest jednocześnie rozrywką. Albo niesie estetyczne wartości. Tak. Znaczy, to jest też ten pytanie, które ja sobie zadałam, tak? Czyli co ja jako projektant tak naprawdę mogę zrobić? I jedną z odpowiedzi jest, że właśnie jako projektanci jesteśmy odpowiedzialni za estetykę i także estetykę tych wielkich korporacji. Uczestniczymy w tych wszystkich procesach, więc możemy też ją wykorzystać do tego. Uczestniczymy w tym tworzeniu pragnień, więc jest ono naszym narzędziem. Więc przychylmy je na swoją korzyść. Tak. Ukradnijmy to, co już inni wytworzyli do tworzenia tych pragnień i skierujmy te pragnienia w kierunki, w które chcemy, żeby nasza przyszłość wyglądała. A jak chcesz, żeby wyglądała twoja przyszłość? To jest szewc bez butów chodzi. Czyli chodzisz bez przyszłości. Chodzę bez przyszłości. Jestem bardzo szczęśliwa w tym momencie, że faktycznie mogę zaspokajać tę swoją ciekawość, że to się stało. To było wcześniej trochę moją kulą nogi, takie nie skupienie się na jednej konkretnej rzeczy, teraz jest atutem. I mam nadzieję, że na tym dalej będzie się skupiała moja przyszłość, ale... Czyli skupienie na rozproszeniu. Skupienie na rozproszeniu, ale też mam nadzieję dalej móc pracować z innymi ludźmi, żebyśmy razem, jakby właśnie, że ta kolektywność, żebyśmy razem myśleli o tym, jak powinna wyglądać nasza przyszłość, jakie są nasze wartości, co zrobić. Też dlaczego chcę to robić z innymi ludźmi i dlaczego to jest dla mnie ważne. Wnosimy różne umiejętności i wizje o tych przyszłościach, ale też są ludzie, którzy mają w sobie takie zaparcie, skupienie się na jednym celu i oni są, ja nie jestem tą patronią, tak? Ja mam zbyt rozproszoną uwagę. Są ludzie, którzy łapią cel i zmierzają do niego, czyli to są ludzie właśnie z jakby ruchy zielone, czy społecznicy, czy nawet jakby budujące alternatywy dla plastików. To wszystko są mieć niesamowite samozaparcie, aby dążyć tak do celu. I też takich właśnie ludzi chcę wspierać w tym, żeby mogli budować naszą wspólną, lepszą przyszłość. To tak... Używając metafory ogrodniczej, mam takie poczucie, że
rozgrzebujesz grządki, uprawiasz wiele grządek. Zasiewam. Użyźniasz je. Tak, zasiewasz, żeby kiełkowały. Użyźniasz właśnie swoją myślą, badaniami, researchem, odpowiednimi pytaniami, które zadajesz w odpowiednim czasie albo w nieodpowiednim. Czyli twoim zadaniem jest trochę też wytrącać się z takiego komfortu, bo też Garden Fit też jest pewnie włożeniem takiego kija w mrowisko albo grabek w grządkę. Ja bym nie miała nic przeciwko, żeby Nike na przykład teraz chciało zrobić Garden Fit albo Adidas, tak? Bo te firmy oczywiście, one się tym różnią też, że one mają niesamowity zasięg. Czyli nie obrażasz się na wielkie korporacje. Nie obrażam się na wielkie korporacje. Dlatego, że nawet mała zmiana w tych korporacjach i tak ma niesamowity oddźwięk. Dlatego też pracuję z dużymi korporacjami. Na co dzień. Na co dzień. Niestety, to nie jest, jakby prowadzić biznes też nie jest tak łatwo, kiedy myślisz o tym, że masz, że te firmy zatrudniają tysiące ludzi, którzy od nich zależą. Oczywiście, ale też staramy się wspierać i pracować z mniejszymi firmami. Sami też mamy projekty, mogę w sumie już zdradzić, że dostaliśmy wyróżnienie Fast Company Innovation by Design w projekcie, który dochód przechodzi na, czy jest dotowany na różne zielone inicjatywy, w których staramy się stworzyć taką wizję, jakby wyglądało świat, w którym wymieniamy ekonomicznie się z wszystkim, co nieludzkie. To nazywa się to Plantiverse. Właśnie stworzyliśmy, jakby nasze roślinki w studio za pomocą sensorów stworzyły wirtualne roślinki, które myśmy z których żeśmy zrobili NFT i z których dochód jest właśnie, funduje inne jakby zielone inicjatywy i rośliny też są współuczestniczą w podejmowaniu decyzji, na co te pieniądze idą. Mamy nadzieję też zrobić NFCs, NFBs, Brzmi bardzo futurystycznie, ale z drugiej strony przypomina mi tutaj Bruno Latour, czyli socjolog, by się ucieszył, który jest właśnie twórcą teorii aktora sieci, który właśnie pisał o tym, że aktorami życia naszego ludzkiego jesteśmy nie tylko my ludzie, ale również tak zwani właśnie aktorzy nieludzcy, czyli zwierzęta, rośliny, wszystkie byty, technologie, również materie, a człowiek jest ze swojej natury hybrydowy. Znaczy już teraz jest szerszy ruch, nie tylko my myśleliśmy właśnie o stworzeniu jakiejś ekonomicznej wymiany międzygatunkowej, a jest też cały ruch właśnie praw, oddawania praw naturze, rzeki dostają prawa, owady, nietoperze, ptaki dostają obywatelstwa miejskie. To jest jakby szerszy ruch związany z tym, żebyśmy przestali myśleć tylko o sobie jako centrum wszechświata i żebyśmy zaczęli myśleć o tym, że jesteśmy i zawsze byliśmy częścią natury. To jest wspaniała puenta, czyli nie human-centered design, a? Według Copenhagen Institute for Interaction Design, oni nazywają to life-centered design. Mm-hmm. Czyli życie jest w centrum, i w swojej absolutnej różnorodności i złożoności. Magda, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zaczęłyśmy w naturalnej, sztucznej enklawie. Kończymy poza nią, czyli otoczone tymi dźwiękami, które Państwo słyszą. Czyli dźwiękami miasta, pojazdów. Remontów. I tak jak na krajobraz dźwiękowy, nie składa się tylko i wyłącznie cisza.
tak na nasze życie i krajobraz zaprojektowany składa się bardzo wiele elementów.